Środki zapisane na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlegają podziałowi i wypłacie w razie śmierci ubezpieczonego, tak jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym. Jeśli ktoś posiada subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do tych środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. W każdym czasie oczywiście osoba ubezpieczona może zmienić wcześniejszą dyspozycję. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje ubezpieczonych, którzy nie zawarli umowy z otwartym funduszem emerytalnym, o obowiązku złożenia takiego pisemnego oświadczenia oraz o tym, że ubezpieczony może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. Warto z tego uprawnienia skorzystać. Brak takiego wskazania oznacza, że środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej. W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto na podstawie złożonego wskazania, ZUS informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie osoby zmarłej o możliwości złożenia wniosku o wypłatę, pomimo faktu, że przepisy ustawy nie nakładają na Zakład Ubezpieczeń Społecznych takiego obowiązku. Podział środków na subkoncie będzie dokonywany w oparciu o złożone przez ubezpieczonego oświadczenie i wskazanie na podstawie wniosku osoby uprawnionej do tych środków. Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym właśnie przez zmarłego, a w przypadku ich braków wchodzą w skład spadku. Tutaj bardzo ważne, od razu uprzedzamy, że nie trzeba korzystać z żadnych firm pośredniczących, aby uzyskać wypłatę z subkonta ZUS. Wystarczy przyjść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć odpowiedni wniosek. Odpowiednie formularze dostępne są również na naszej stronie internetowej. Jeżeli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jest jednocześnie członkiem OFE, proces ten wygląda trochę inaczej. Proces podziału środków rozpoczyna się nie w ZUS-ie, a w funduszu emerytalnym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności musimy złożyć stosowny wniosek do OFE, aby otrzymać te należne nam środki. A wówczas OFE ma już obowiązek zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarówno o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie śmierci osoby, dla której zakład prowadzi subkonto, jak i o ich udziale w tych środkach w terminie 14 dni od dokonania podziału. Zatem podział środków na subkoncie jest konsekwencją podziału składek zgromadzonych w OFE. Po tym jak do zakładu wpłynie stosowne zawiadomienie z funduszu emerytalnego, zakład ma 3 miesiące na dokonanie podziału i na wypłatę środków zapisanych na subkoncie.